Kochani, muszę coś dopowiedzieć do historii Pawła, bo spotkanie Pawła dla mnie było czymś ogromnie ważnym, bo i chciałbym, żebyście przejęli to, bo to jest niezmiernie ważna rzecz. Ja jako człowiek wychowany w religii katolickiej, później Świadek Jehowy, miałem straszny stereotyp homoseksualizmu w tym sensie, że no moja żona mówiła, że jestem troszeczkę na tym punkcie skrzywiony. Po prostu wręcz nienawidziłem tych ludzi. I wyobraźcie sobie człowiek, który... Ja uważałem, tak jak Paweł powiedział, że to jest... Że nie rozumiałem, że to jest grzech jak inny grzech. Że to się niczym nie różni od kradzieży. I w pewnym momencie, żyjąc z taką świadomością, wiecie, człowieka bogobojnego, dobrego, głoszącego Ewangelię, ale w sercu noszącego urazę, albo nawet nienawiść do ludzi, którzy są homoseksualni, trafiam na Pawła. To było zderzenie z ogromnym murem, powiem wam. Ale pamiętam jak dziś, po tej rozmowie dużo płakałem. I pokutowałem. Bo spotkałem człowieka, który kocha Boga. I wiecie, Bóg uczy nas i pokazuje, kiedy my, wydaje się nam, że jesteśmy już tacy Boży ludzie, tacy cudowni, On cały czas nam pokazuje i nas wychowuje. I pamiętam słowa Pawła, który mi powiedział tak. I to mnie wstrząsnęło. Nie wiem, czy on to pamięta. Grzesiek, chciałbym pokochać Jezusa jak ty. I sobie pomyślałem, ja kocham Jezusa, a nienawidzę człowieka, który go poszukuje. I to był moment zwrotny w moim życiu. Dzięki Bogu i dzięki temu, że spotkałem Pawła. Powiem wam, że Bóg jest niesamowity, bo po tym mogłem spotkać inne takie osoby. A mówię to w tym sensie, że często byli świadkowie Jehowy strasznie negatywnie nastawiają się do starszych, którzy ich wykluczyli, do ludzi, którzy ich skrzywdzili. Wielbić chcą Jezusa, a z drugiej strony mają dużo bólu w swoim sercu. Takiej niechęci. Zwał jak zwał. I wiem jedno, że jeśli otworzymy swoje serce, pozwolimy Bogu, by zmieniał nas, nas kształtował, uczył nas, naprawdę, to niesamowita szkoła, przez którą możemy przejść, a w międzyczasie Bóg pozwoli nam poznać niesamowitych ludzi, którzy kochają Boga całym sercem. I jedno jest pewne, że gdybym zaczął jeszcze bardziej w swoim życiu segregować ludzi na takich, siakich, owakich, nie spotkałbym tych fantastycznych ludzi, których spotkałem. Wierzących ludzi, którzy dzisiaj idą za Panem Jezusem. Każda historia, każde świadectwo wierzę ma jakby dwa końce. Historia Pawła to spotkanie Pana Jezusa, a moja historia i spotkanie Pawła to spotkanie z moim grzechem, z moim nastawieniem umysłu, z moimi stereotypami, ścianą, którą się spotkałem i z grzechem, który naprawdę zobaczyłem w swoim życiu. I mówię to po to, żebyście czasami, gdy patrzycie, bo rzeczywiście wierzę, że jak spotykamy takie świadectwa, to czasami ludzie nie wiedzą, jak się zachować, nie? Nawet mówię, jak no teraz przytulić Pawła, nie przytulić? Ja go przytulam, to jest mój brat. Wiecie, o co chodzi? Te stereotypy nie są tylko do osób homoseksualnych, to jest do wielu, wielu innych ludzi. I zachęcam was do tego, by tak patrzeć na ludzi, tak do nich podchodzić, z miłością, nie segregować ich. Bóg ma wszędzie swoje dzieci. Amen.